Polski nie ma na mapach świata. Tereny Rzeczypospolitej od ponad 100 lat są w rękach trzech zaborców. Nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości ożywił nagle wybuch I wojny światowej. Genezą ogólną powstania to było to, że Polacy w Wielkopolsce chcieli być wolnymi ludźmi, a nie pod zaborem pruskim, tak jak to w przypadku chłodzieży miało w czasie 147 lat. Nastąpiły tu procesy germanizacyjne, ale one jednak nie były skuteczne. Bo Polacy z tych terenów, choć w mniejszości, to zawsze w sercach mieli Polskę. 26 grudnia 1918 roku do Poznania przyjeżdża Ignacy Jan Paderewski. Wśród wiwatującego tłumu cieszący się sympatią artysta i polityk dociera do hotelu Bazar. Z jego okna wygłasza historyczne przemówienie, które poniosło tłumy. Dało ono początek niepodległościowemu zrywowi. Powstanie wybucha dzień później w Poznaniu. To dziś nie wiadomo, kto pierwszy strzelił, Polacy czy Niemcy. Walki szybko rozlewają się po województwie, choć nie wszędzie postanowiono walczyć. 30 stycznia z walk powstańczych wyłączono Piłę. Zdecydowała chłodna i racjonalna kalkulacja. Polacy, którzy tutaj mieszkali, bardzo racjonalnie obserwowali to, co się dzieje dookoła i wiedzieli, że Piła jest potężnym garnizonem z olbrzymią przewagą ludności niemieckiej. Ludności polskiej było tutaj naprawdę niezbyt wiele. Skoro skromne środki i znaczna przewaga wroga nie pozwoliły walczyć o Piłę, to powstańcy również nie dotarli do ziemi złotowskiej. To nie znaczy, że nasi mieszkańcy nie angażowali się w to powstanie, bo znamy przekazy historyczne, które opowiadają o tym, że Polacy, którzy mieszkali w tym mieście na naszej ziemi, bardzo zaangażowali się w działania przygotowawcze do powstania. Zbierali broń, zbierali pieniądze, zbierali pożywienie dla walczących. A ci bili się niezwykle zacięcie. W jednym przypadku bardzo skutecznie. Czarnków się obronił i była to najdalej wysunięta powstańcza placówka, najdalej wysunięta na północ Wielkopolski. Choć najcięższe walki toczyły się o Chodzież, która przechodziła z rąk do rąk. I tu powstańcy, podobnie jak podczas walk w innych miejscowościach, musieli uciekać się do forteli, jak choćby blefując o wielkości swoich oddziałów, wykorzystując przy tym doskonałą znajomość niemieckiego. Bardzo krwawa bitwa, właściwie cała bitwa trwała 3 dni, zaczęła się 6 stycznia, gdzie podstępem Włodzimierz Kowalski zdobył te tereny, idąc z Budzynia 30 powstańcami. Potem nastąpił odwrót, ponieważ Niemcy zreflektowali się o podstępie. I przysłali w nocy 6 stycznia posiłki. 8 stycznia powstańcy przystąpili do ataku z 4 stron i wyzwolenia miasta. Zginęło 24 Polaków. Walki w naszym regionie trwały także w Budzyniu, Wysokiej czy Białośliwiu. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową. Było to największe powstanie na terenie zaborów. Jedyne tak wielkie, jedyne tak spektakularne, jeśli chodzi o znaczenie, przywrócenie kolebki państwa polskiego w granicy odrodzonego państwa, odrodzonej Rzeczypospolitej. Jeśli chodzi o zdobycze militarne, to możemy mówić o absolutnie wyjątkowym, zwycięskim powstaniu w historii naszej ojczyzny. Dzięki któremu Wielkopolska wróciła w granice Polski. Dzisiaj na antenie telewizji ASTA o godzinie 20.15 i 23.15 wyemitujemy nasz nagradzany dokument Powstanie Wielkopolskie – Bitwa o Chodzież, w którym główną rolę gra Robert Gulaczyk, aktor teatralny i filmowy, którego mogliśmy zobaczyć m.in. w Twoim Wincencie oraz Chłopach.